Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Brom i reprezentuję wydawnictwo biomedica. Z racji tego, że niedawno odbyła się właśnie matura z biologii, pierwsza matura, która była odbywana w nowej formie w formie w Formule 2023 postanowiliśmy tutaj po prostu ją omówić dla Was, dzięki czemu Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo będziecie mogli oszacować swój wynik. Będziecie mogli zobaczyć, y, jakie najprawdopodobniej prawidłowe odpowiedzi powinny się znaleźć y, w tym arkuszu. No i mam nadzieję, że y, będziecie tutaj aktywni, że będziecie zadawać pytania. Pamiętajcie, że pod tym filmikiem znajduje się chatbox, no i tutaj w tym chatboxie. Jeżeli coś będzie dla Was niezrozumiałe lub będziecie chcieli tutaj uzyskać więcej informacji na temat danego polecenia, to oczywiście taki chatbox można użyć, aby się ze mną skontaktować. Pamiętajcie jednak, że cokolwiek napiszecie, zanim to do mnie dojdzie, zanim ja to przeczytam, zanim ja odpowiedź, odpowiem, to zawsze między tymi zdarzeniami jest jakaś taka obsuwa, Czasowa. Po prostu to, co ja mówię, to wysłyszycie dopiero po kilku sekundach. Więc pamiętajcie o tym, takim, o tym takim poślizgu w tym przesyłu danych. I proszę się tutaj po prostu niecierpliwić. Od razu mówię, że to absolutnie nie są oficjalne odpowiedzi z, z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To są nasze proponowane odpowiedzi, przy czym mamy nadzieję, że tutaj większość z nich, że tak powiem, właśnie wstrzeli się w klucz, przynajmniej powinna wstrzelić się w klucz. I teraz tak, myślę, że nie ma co czekać. To, co ja teraz wyświetlam, będą to nasze proponowane odpowiedzi. Od razu tutaj zaznaczę, że zajmujemy się arkuszem który jest robiony w tej Formule 2023, ponieważ jest to nowy arkusz, tak naprawdę nowy dla nas wszystkich, zarówno dla zdających, jak i dla nauczycieli, jak i dla różnego rodzaju wydawnictw, korepetytorów itd. Przy czym też od razu zaznaczam, że większość pytań, wiele pytań, które pojawiły się w arkuszu w Formule 2023, Pojawiła się również w arkuszu w Formule 2015. Więc, jeżeli są z nami tutaj absolwenci gimnazjów, to też oczywiście mogą słuchać, też mogą zadawać jakieś pytania, bo, tak jak powiedziałem, wiele pytań jest powtórzonych. Ja tutaj zaznaczyłem sobie też taką skalę stopnia trudności zadań. Pamiętajcie jednak, że te ja to ustaliłem według jakiejś tam mojej osobistej opinii, tak, że NK jest tak jakby dana dla zadań, które według mnie są o niskim poziomie trudności i nie powinno być większych problemów z odpowiedzeniem na te pytania. Literka Eś będzie oznaczała tutaj zadania o średnim poziomie trudności, a W o wysokim poziomie trudności, oczywiście to, że jeżeli ja uważam, że coś jest łatwe albo trudne, wcale nie musi odzwierciedlać tego, co Wy sądzicie na ten temat. I zadanie pierwsze. Ja tutaj głównie skupię się na odpowiedziach. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie będę czytał całych zadań, całych poleceń. W zadaniu pierwszym pierwsze co należało tak naprawdę zrobić, to rozpoznać, że ma się do czynienia z reakcją pomostową, tak? Jest zresztą taka informacja, że mamy tutaj przedstawioną reakcją pomostową, czyli oksydacyjną dekarboksylację pirogronianu do acetylokoenzymu A. I mamy przedstawiony schemat, gdzie mamy przedstawiony taki kompleks trzech enzymów, tak? trzy enzymy, które wchodzą w skład kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej. E1, E2 i E3. I następnie należało tutaj uzupełnić tabelę, że do każdego wymienionego typu reakcji zachodzącej podczas przekształcania pirogronianu do acetylokoenzymu A, należało przyporządkować odpowiednie oznaczenie enzymu, który tę reakcję przeprowadza. I mieliśmy trzy typy reakcji: transacetylacja, dehydrogenacja oraz dekarboksylacja. I teraz tak, jeżeli chodzi o transacetylację, to jest to enzym E2. Dehydrogenacja to będzie enzym E3. A dekarboksylacja to enzym E1. W jaki sposób można było tutaj domyśleć się, jaka to będzie odpowiedź, nawet jeżeli ktoś nie do końca wiedział o co chodzi. My zawsze na naszym kursie mówiliśmy i też w jakichś materiałach. Które wypuszczaliśmy, że jak mamy na początek D, to znaczy, że coś usuwamy. I na przykład zobaczcie, dekarboksylacja, czyli usuwamy węgiel. Można sobie było skojarzyć, że węgiel po angielsku to carbon. Dekarboksylacja, usuwamy węgiel, więc trzeba było znaleźć na tym schemacie taką reakcję, gdzie usuwany jest właśnie węgiel akurat tutaj pod postacią dwutlenku węgla. I widzimy dekarboksylacja, że tam, gdzie mamy te kółeczko oznaczające enzym E1, to właśnie tam jest usuwany ten dwutlenek węgla. Tam dochodzi do dekarboksylacji pirogronianu. Dalej mamy dehydrogenacja. I jeżeli chodzi o tę dehydrogenację, jest to enzym E3, i dehydrogenacja będzie oznaczała tak jakby usuwanie wodoru. O czym też na kursie wspominaliśmy i w materiałach, czyli mamy tutaj E3, widzimy, że tam gdzie mamy E3, enzym E3 dochodzi do redukcji NAD+, no i ten NAD+ jest redukowany do NADH H+, czyli skoro NAD plus się zredukowało, no to tamten związek, ten pirogronian musiał się nam po prostu utlenić, bo są to reakcje ze sobą sprzężone. No i transacetylacja, no tutaj będziemy mieli po prostu przenoszenie czegoś. No i widzimy, że tam gdzie mamy transacetylację, tam gdzie mamy E2, no to tutaj wtedy ta grupa acetylowa jest przenoszona, na cząsteczkę koenzymu A. No i powstaje acetylokoenzym A. Czyli pamiętajmy. Transacetylacja E2, ponieważ przenosiliśmy grupę acetylową na cząsteczkę koenzymu A. Dehydrogenacja E3, dlatego że tam dochodziło do redukcji NAD+. I dekarboksylacja E1, bo tam od cząsteczki pirogronianu odłączane Odłączana była cząsteczka dwutlenku węgla. Wszystko nam się zgadza. Te zadanie oceniam generalnie na taki średni poziom trudności, dlatego że o ile zazwyczaj w podręcznikach jest informacja, że tam znajduje się właśnie ten kompleks dehydrogenazy pirogronianowej, to raczej w podręcznikach nie ma informacji, że tam mamy trzy różne enzymy i że one wykonują tak naprawdę różny typ. Reakcji. Dlatego tutaj trzeba było troszkę pokombinować. Przechodzimy do zadania 1.2. Zadanie dosyć proste. Zamknięte. Wystarczyło tak naprawdę zaznaczyć, gdzie reakcja pomostowa zachodzi. No i reakcja pomostowa zachodzi w matryx mitochondrium. Tutaj akurat nie ma odpowiedzi matryx mitochondrium, ale jest synonim, czyli macierz mitochondrialna. Czyli odpowiedź B. Wiele razy uczyliśmy, że należy się, nie należy się uczyć całych tych cykli na pamięć, szlaków na pamięć. Nie trzeba umieć glikolizy na pamięć, nie trzeba umieć cyklu krepsa na pamięć. Trzeba umieć tak, to co wchodzi, to co wychodzi, tak, czyli główne substraty, główne produkty, gdzie jest dana reakcja, tak, jaka jest lokalizacja danej reakcji. No i ewentualny zysk energetyczny, tak? To są rzeczy, które należy po prostu wiedzieć na pamięć. Natomiast absolutnie nie trzeba wiedzieć, czy tam jest jakiś szawiocztan, izocytrynian, cytrynian, bursztyny, lokoenzym A i tak dalej, i tak dalej. Mam na myśli teraz akurat cykl Krepsa. Co wchodzi, co wychodzi, etapy, lokalizacja, zysk energetyczny. No, czy tam dochodzi też do redukcji, czy do utlenienia pewnych związków, też warto wiedzieć. Kolejne zadanie, Ym, nie takie trudne. Polecenie brzmi: wykaż, że funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest konieczne do połączenia szlaku glikolizy z cyklem Krebsa. Wiemy, że glikoliza to jest pierwszy etap. Wiemy, że cykl Krebsa to jest trzeci etap tlenowego oddychania wewnątrzkomórkowego. Reakcja pomostowa jest etapem drugim, i chodzi po prostu o to, że produkty glikolizy będą wchodzić w reakcję pomostową, a produkty reakcji pomostowej będą wchodzić w cykl krebsa. I nasze proponowane odpowiedzi to: Funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest konieczne do połączenia szlaku glikolizy z cyklem krebsa, ponieważ. Kompleks ten katalizuje reakcję przekształcenia końcowego produktu glikolizy pirogronianu do substratu cyklu krepsa, acetylokoenzymu A. Jest to tak zwana reakcja pomostowa. Kolejne inne proponowane przez nas odpowiedzi, dosyć podobne. Funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest konieczne do połączenia szlaku glikolizy z cyklem krepsa, ponieważ Odpowiada za przeprowadzenie tzw. reakcji pomostowej, w której pirogronian, będący produktem glikolizy, przekształcany jest do acetylokoenzymu A, który jest substratem cyklu krepsa. Myślę, że tutaj najważniejsze będzie powiedzenie tego, napisanie tego, że wchodzi nam produkt glikolizy, a wychodzi substrat cyklu Krebsa. No i kolejna odpowiedź. Funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest konieczne do połączenia szlaku glikolizy z cyklem krebsa, ponieważ odpowiada za dekarboksylację oksydacyjną pirogronianu, który jest produktem końcowym glikolizy. W wyniku tego procesu powstaje acetylokoenzym A, który po połączeniu ze odstanem rozpoczyna cykl krebsa. Tu nieco bardziej taka wnikliwa odpowiedź, ale najważniejsze, co tutaj będzie do napisania, to właśnie to, że mamy, że reakcja pomostowa wykorzystuje produkt glikolizy i tworzy substrat cyklu krepsa. I dalsze zadanie, 4.1, już trudniejsze, bo tutaj nie tylko trzeba było mieć informacje na temat oddychania. Wewnątrzkomórkowego, tlenowego oddychania wewnątrzkomórkowego, ale również trzeba było sobie tutaj to powiązać z informacjami na temat fermentacji mleczanowej. Polecenie brzmi, wykaż, że zmniejszenie aktywności kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej prowadzi do wzrostu stężenia mleczanu w komórce mięśnia szkieletowego. W ogóle na tej maturze bardzo często pojawiał się czasownik operacyjny wykaż. A stosunkowo rzadko pojawiał się czasownik operacyjny wyjaśni. Wiem, że generalnie uczniowie nie lubią czasownika operacyjnego wyjaśni i w sumie dobrze, że nie pojawiał się tak zbyt często. Natomiast, chyba, takie wykaż to będzie takie nowe wyjaśni. Pamiętajcie, że jak będzie czasownik operacyjny wykaż. To trzeba tutaj po prostu powiązać ze sobą dane informacje, ewentualnie jakieś przyczyny ze skutkiem. No i teraz, jakie są nasze proponowane odpowiedzi? Zmniejszenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej prowadzi do wzrostu stężenia mleczanu w komórce mięśnia szkieletowego, ponieważ w przypadku zachodzenia reakcji pomostowej z mniejszą wydajnością, pirogronian. Zamiast wejść w kolejne etapy komórkowego oddychania tlenowego, będzie częściej redukowany do mleczanu. No i w nawiasie taki dopisek przy jednoczesnym utlenieniu NADH powstałego w procesie glikolizy do NAD. O co chodzi? Wydaje mi się, że jak ktoś napisze, że nie zachodzi oddychanie tlenowe, że ono zostanie całkowicie zahamowane, na rzecz fermentacji mle mleczanowej, to wtedy najprawdopodobniej nie otrzyma punktu. Dlaczego? Bo mamy tutaj napisana, jest tutaj napisana informacja zmniejszenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej. Skoro zmniejszyliśmy aktywność dehydrogenazy mleczanowej, to będzie zachodzić mimo wszystko oddychanie tlenowe, ale z mniejszą wydajnością, ponieważ cykl krepsa do cyklu krepsa będzie się dostawać. Mniejsza ilość substratów. Natomiast, jeżeli ktoś napisze o tym, że tylko obniżona została tutaj ta aktywność i że ileś tam cząsteczek będzie wchodziło w fermentację mleczanową, to najprawdopodobniej punkt otrzyma. No i druga nasza proponowana odpowiedź. Zmniejszenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej prowadzi do wzrostu stężenia mleczanu w komórce mięśnia szkieletowego. Ponieważ, w przypadku, kiedy reakcja pomostowa zachodzi z mniejszą wydajnością, pirogronian będzie częściej przekształcany w mleczan, co umożliwi utlenienie powstałego w procesie glikolizy NADH. W przypadku pełnej aktywności dehydrogenazy mleczanowej, zwykle zachodziłyby kolejne etapy oddychania, Tlenowego. No, i tutaj mamy napisane reakcja pomostowa, cykl Krepsa i łańcuch oddechowy. Więc wydaje mi się, że najważniejsze w tym zadaniu to właśnie napisać, że oddychanie tlenowe wtedy zachodzi z mniejszą efektywnością, i tutaj zaczyna też pojawiać się ten proces fermentacji mleczanowej. Idziemy dalej. Mamy tutaj przedstawiony kwiat. Chajcie sobie tylko tutaj to otworzę o. Podaj nazwy elementów okwiatu goryczki wiosennej oznaczonych na rysunku literami A i B. No i tutaj literą A oznaczono płatek korony, koronę. Natomiast na rysunku B działki kielicha, działek kielicha, kielich Wydaje mi się, że właśnie takie odpowiedzi będą zaliczane. I tutaj było dosyć dużo dyskusji na Facebooku, czy jak napisałem płatek, płatki korony, zamiast płatek korony to czy zaliczą. Wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że nie będą tutaj zwracać egzaminatorzy uwagi, uwagę na e, liczbę, czy jest liczba mnoga, czy pojedyncza. No, bo tutaj uczeń mimo wszystko wykazuje wiedzę, tak? Że płatki korony, płatek korony. Wiadomo o co chodzi. czy tam działek kielicha, działki kielicha. Wydaje mi się też, że zaliczą po prostu odpowiedź korona i kielich, bo korona i kielich to są elementy okwiatu. Bo tutaj trzeba było nazwać, trzeba było podać nazwę elementów okwiatu. Kielich, korona to są elementy okwiatu. Natomiast jeżeli ktoś napisał płatek kwiatu czy tam yy, po prostu płatek albo na przykład zamiast działek, działki kelicha napisane zostało po prostu jakiś liść bo też takie, od, też z takimi propozycjami się spotkałem to tutaj według mnie prawie że na pewno tego po prostu nie zaliczą. Pamiętajcie, że to akurat zadanie jest proste. Dlaczego? Bo budowa kwiatu jest już omawiana w piątej klasie szkoły podstawowej. I tam już dzieci w piątej klasie szkoły podstawowej się uczą właśnie na ten temat, że mamy działki kielicha, płatki korony itd. I tak Więc myślę, że tutaj nie będzie za bardzo taryfy ulgowej. Kolejne zadanie również proste. Goryczka wiosenna należy do okrytonasiennych. W przemianie pokoleń goryczki wiosennej pokoleniem dominującym jest sporofit. Dlaczego takie, a nie inne odpowiedzi? No oczywiście u roślin nasiennych po prostu dominuje sporofit. U paprociowych również dominuje sporofit, tak? U paprotników, natomiast gametofit dominuje tutaj u mszaków. Myślę, że to było dosyć proste. No i okryto nasienne, dlatego że ten kwiat, który widzimy tutaj na ilustracji, ten kwiat, który widzimy tutaj na zdjęciu, no typowo przypomina kwiaty roślin okryto nasiennych, akurat takich zapylanych przez między innymi przez owady. Natomiast kwiaty roślin nagonasiennych mają inną postać. Tam występują np. kwiatostany żeńskie, które tworzą nam szyszkę. No, szyszki tutaj na fotografiach nie widzimy. Kolejne zadanie, też dosyć proste, w mojej opinii, dotyczy ono właśnie barwników w kwiatach. Wykaż, że produkcja barwnika w kwiatach jest korzystna dla goryczki wiosennej mimo kosztów energetycznych związanych z syntezą tego barwnika. No, bardzo często Uczy się na biologii, w jaki sposób wygląda typowy kwiat roślin owadopylnych, zapylanych przez zwierzęta oraz kwiatów wiatropylnych. To jest i w podręcznikach, i w wademekach, i też bardzo dużo podobnego typu zadań znajdowało się w naszych zbiorach, akurat w domie pierwszym, gdzie, trzeba, gdzie taki uczeń musiał się wykazać znajomością tych cech charakterystycznych kwiatów wiatropylnych i zwierzęco-pylnych. No i przykładowa odpowiedź, którą najprawdopodobniej będzie było można napisać: produkcja barwnika w kwiatach jest korzystna dla goryczki wiosennej, mimo wydatków energetycznych, ponieważ dzięki niemu, tak, dzięki temu barwnikowi, kwiaty to są bardziej widoczne dla owadów, głównie motyli i trzmieli, które umożliwiają zapylenie jej. Pamiętajcie, że tutaj rozmnażanie jest bardzo istotną, myślę, że najważniejszą tak naprawdę funkcją życiową organizmów. Więc pomimo tego, że trzeba ponieść jakieś koszta energetyczne związane chociażby z syntezą takich barwników, no to żeby tutaj to rozmnażanie mogło się odbyć, no to musi być zapylenie, musi być zapłodnienie, musi zostać wytworzone nasiono i tak dalej i tak Druga proponowana przez nas odpowiedź. Goryczka wiosenna, posiadając barwny okwiat pełniący rolę powabni, zwiększa szanse na zapylenie poprzez przywabianie zapylaczy, takich jak motyle i trzmiele. Dlatego wydatkowanie energii na syntezę barwników jest dla niej korzystne. I kolejna odpowiedź. Barwne w płatki korony goryczki wiosennej, zwiększają prawdopodobieństwo przywabienia owadów przenoszących ziar na pyłku z kwiatu na kwiat, co umożliwia ich zapylenie, a tym samym rozmnażanie. Dla te, dlatego wydatkowanie energii na syntezę barwników jest dla niej, dla tej goryczki, korzystne. Więc tutaj trzeba po prostu powiązać tą informację z, z tą, tą informację, że tworzone są tutaj barwniki z przywabianiem zwierząt Zapylających. Kolejne zadanie. Uzupełnij schematy A i B. W każdym cyklu życiowym obok właściwej strzałki zaznacz symbolem R wykrzyknik etap, podczas którego zachodzi mejoza. Przypominam, że mejoza to jest podział redukcyjny, w trakcie którego dochodzi do zredukowania ilości chromosomów o połowę. Wielokrotnie to tutaj na różnego rodzaju webinariach podkreślałem, że pisząc o mejozie, pisząc o podziale redukcyjnym, trzeba wspominać o tym, że jest redukowana ilość chromosomów o połowę lub informacji genetycznej o połowę. No i mejoza służy do tworzenia gamet. No i tutaj mamy właśnie takie zadanie. Jeżeli chodzi o przykład B, widzimy tutaj, że mamy... Meduzę, i że ta meduza tworzy gamety. I trzeba było R-wykrzyknik postawić pomiędzy meduzą a gametami. Natomiast w przypadku roślin, tutaj akurat były te rośliny, które tutaj zostały przedstawione, to są mszaki. Tak tu będą głównie mszaki, że tak powiem. Dlatego, że mamy tutaj pokazane zarodniki, a mszaki są właśnie roślinami zarodnikowymi. Myślę, że paprotniki też mogłyby tutaj być. By, też mogłyby być tutaj paprotniki, dlatego że paprotniki też są roślinami zarodnikowymi. I Teraz zobaczcie. Mamy gametofit i wiemy, że gametofit jest haploidalny. Gamety też są haploidalne. Jeżeli ktoś dał wykrzyknik R. Pomiędzy gametofitem a gametami, no to tutaj tak naprawdę się pomylił. Dlaczego? Dlatego, że gametofit, będąc haploidalny, tworzy gamety haploidalne nie na drodze mejozy, tylko na drodze mitozy. I tutaj trzeba było dać r-wykrzyknik pomiędzy sporofitem a zarodnikami. Dlatego, że u roślin zarodnikowych ta Mejoza nie będzie służyła do tworzenia gamet, tylko będzie służyła do tworzenia zarodników, z których wykiełkują gametofity i dopiero te gametofity na drodze mitozy utworzą nam gamety. Może, jeżeli ktoś nie do końca wiedział, jak to zrobić, to można było sobie napisać, gdzie jest 2n, a gdzie jest n. Sporofit 2n, zarodniki 1n, gametofit 1n, Gamety 1N, zygota 2N. Natomiast w przypadku krążkopławów, no to polip to będzie 2N, strobila 2N, meduza 2N, gamety 1N i zygota 2N. I tam, gdzie mamy tą redukcję ilości chromosomów o połowę, tam gdzie ta ploidalność spada o połowę z 2N do 1N, to tam, tam musiał być wykrzyknik R. Były pytania, co się stało, jak na, zaznaczyłem tylko R. No, wszystko to zależy od egzaminatora. Jeden zaliczy, drugi nie. W poleceniu jest wprost napisane, że ma być symbol R, wykrzyknik. Idziemy dalej. Wykaż, że mejoza jest niezbędna do zamknięcia cyklu życiowego eukariotów rozmnażających się płciowo. I teraz tak nasze proponowane odpowiedzi. Organizmy rozmnażające się płciowo wytwarzają gamety na drodze mejozy. Jest to podział redukcyjny, przez co mają one zredukowaną ilość chromosomów o połowę. Podczas ich łączenia, czyli podczas gami, podczas zapłodnienia, powstaje zygota o pełnej liczbie chromosomów, z której z czasem powstanie organizm który na nowo będzie mógł wytworzyć gamety o zredukowanej ilości chromosomów o połowę na drodze mejozy. W ten sposób cykl się zamyka. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie gamety u organizmów eukariotycznych są tworzone na drodze mejozy. Chociażby mamy tutaj przedstawione te rośliny zarodnikowe i tam gamety są tworzone na drodze mitozy. Ja jeszcze raz przeczytam tą odpowiedź, taką proponowaną. Organizmy rozmnażające się płciowo wytwarzają gamety zazwyczaj na drodze mejozy. Jest to podział redukcyjny, przez co mają one zredukowaną ilość chromosomów o połowę. Podczas ich łączenia się powstaje zygota o pełnej liczbie chromosomów, z której z czasem powstanie organizm, który na nowo będzie mógł wytworzyć gamety, o zredukowanej ilości chromosomów o połowę na drodze mejozy, i w ten sposób cykl się zamyka. Myślę, że trzeba było tutaj powiązać te informacje z tym, że ten cykl nam się zamknie. To po pierwsze, aczkolwiek nie wiem, jak będą podchodzić egzaminatorzy do tego, że w przypadku roślin zarodnikowych przedstawionych w zadaniu powyżej, sytuacja wygląda nieco inaczej. Idziemy dalej. Mamy tutaj zadanie dotyczące tak naprawdę interpretowania wyników doświadczenia. Tak, czyli zadanie czwarte. Najpierw mamy zadanie typu prawda fałsz. W ostatnim dniu trwania drugiego etapu doświadczenia średnia zawartość chlorofilu A była wyższa u roślin w grupie LL niż w grupie HL. To zdanie jest prawidłowe. Dlaczego? Bo jak sobie tutaj po prostu zobaczymy, tam, gdzie mamy właśnie te wykresy przedstawiające ilość tego chlorofilu A, to zobaczymy, że w ostatnich tych dniach, tak, w ostatnim dniu trwania zawartość chlorofilu A była wyższa właśnie w grupie LL. Niż w grupie HL. Tak raz, że po, po pierwsze, dlatego że ten słupek jest po prostu wyższy, a dwa, że jak mamy tutaj te wąsy, to one tutaj na siebie nie zachodzą, bo gdyby na siebie zachodziły, to można by się zastanowić, czy jest faktycznie taka duża różnica istotna pod względem statystycznym. Ale tutaj te wąsy na siebie nie zachodzą, a skoro na siebie nie zachodzą. To z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że jednak ten stężenie chlorofilu w tej grupie LL jest faktycznie wyższe, że ta zawartość chlorofilu w tej grupie LL jest faktycznie wyższa, bo raz, że wyższy słupek, dwa, że wąsy tych słupków na siebie nie zachodzą. Drugie. W ostatnim dniu trwania drugiego etapu doświadczenia, Średnia zawartość chlorofilu całkowitego w grupie LH była niższa o ponad 300 mg przez metr do potęgi minus 2 niż w pierwszym dniu tego etapu doświadczenia. No i patrzymy, trzeba spojrzeć na ten chlorofil całkowity na pierwszy i na ostatni dzień, na tą grupę LH i widzimy, że te słupki są praktycznie na tej samej wysokości, to po pierwsze, a po drugie, wąsy tutaj również siebie, że tak powiem, siebie obejmują, na siebie zachodzą. Więc to będzie fałsz, czyli prawda, fałsz. Trzecie, średni stosunek zawartości chlorofilu A do B w grupie LL był przeszło dwukrotnie większy niż w grupie LH. Jest to zdanie fałszywe. Trzeba było po prostu spojrzeć na wykres i to zobaczyć. Dobrze. Generalnie zadanie nie jest trudne, ale można było tutaj troszkę być takim, wiecie, confused, zaniepokojonym, bo tutaj się pojawiły te wąsy przedstawiające właśnie wartość odchylenia standardowego. I to być może mogło pobudzić jakieś, wybudzić jakieś podejrzenie zdających, czy aby na pewno to wszystko tak ma być, tak ma wyglądać, czy czasem nie ma jakiegoś tutaj kruczka. Kolejne zadanie 4,2. Sobie tylko tutaj o notatki przewrócę. Określ, w jakim celu w pierwszym etapie doświadczenia wszystkie rośliny były uprawiane... W takich samych warunkach środowiskowych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wykonywanie doświadczeń, to pamiętajcie, że wykonując doświadczenia, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z najważniejszych warunków jest to, że te obiekty, które będą przez nas badane bądź obserwowane, a czy będą badane i albo będziemy na nich wykonywać doświadczenia, albo będziemy na nich wykonywać obserwacje, one muszą. Tutaj być względnie takie same. Jeżeli na przykład badaje, badamy, jaka, badamy jakieś rośliny, to musi to być ten sam gatunek rośliny na tym samym etapie rozwoju, które były hodowane w takich samych warunkach i w tym doświadczeniu przedstawionym w zadaniu sprawdzana była ilość chlorofilów, więc trzeba było doprowadzić do sytuacji których ilość tych chlorofilów będzie taka sama, względnie taka sama u wszystkich badanych, obserwowanych osobnikach. We wszystkich badanych obserwowanych osobnikach. I tutaj. My proponujemy taką odpowiedź. Rośliny w pierwszym etapie doświadczenia były uprawiane w takich samych warunkach środowiskowych, aby miały. Ujednoliconą zawartość chlorofilu w liściach. Umożliwiło to późniejsze porównywanie ze sobą wyników zebranych podczas drugiego etapu doświadczenia. Albo inna odpowiedź. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe było uzyskanie w liściach roślin porównywalnej ilości chlorofilów A i B, co pozwoli na ocenę faktycznego wpływu badanych czynników zastosowanych w drugim etapie doświadczenia. No, i tymi czynnikami zastosowanymi były różne, różna intensywność odświetlenia, tak były różne stopnie oświetlenia, bo tam mieliśmy, tam mieliśmy słabe i silne światło. Tak nawet dokładnie było napisane, ile tam fotonów było. Czyli trzeba było te rośliny ujednolicić, żeby miały względnie taką samą zawartość chlorofilów, żeby potem sprawdzać jak na tę zawartość chlorofilów wpływały zastosowane przez badacza w doświadczeniach te czynniki, akurat różny stopień oświetlenia. Idziemy dalej. Określ, w jakim celu wykonano pomiary zawartości chlorofilów w pierwszym dniu trwania drugiego etapu doświadczenia. Proponowana odpowiedź. Pomiary zawartości chlorofilu w pierwszym dniu trwania drugiego, drugiego etapu doświadczenia miały na celu określenie jego początkowego poziomu. Umożliwiło to porównanie tych danych z danymi zebranymi w kolejnych tygodniach trwania eksperymentu i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Czyli sprawdzamy, ile jest na początku, po to, żeby sprawdzić, czy ta zawartość rośnie. Czy ta zawartość spada, czy ta zawartość utrzymuje się na takim poziomie, czy ta zawartość zachowuje się w jakiś dziwny sposób, bo na przykład drastycznie wzrośnie albo drastycznie spadnie? Czyli mierzymy na początku po to, żeby zobaczyć, jak będzie później. Jak ktoś na przykład chce się odchudzać, no to najpierw musi się zważyć, potem się odchudza, ma jakąś dietę, i potem sprawdza, czemu ta dieta. Yy, przyniosły jakieś pożądane efekty czy też nie, czy schudł czy nie, a może przytył i tak dalej i tak dalej. No po to właśnie się bada yy, te różne parametry i na początku i w trakcie trwania i na końcu doświadczenia. Zadanie oceniam na taki poziom średni, tak, bo tutaj faktycznie te wartości odchylenia standardowego mogły komuś zamieszać w głowie, to po pierwsze a po drugie, yy, mogło gdzieś tutaj dojść do pomyłek związanych z interpretacją wykresów. Idziemy dalej. O, tutaj jest ta odpowiedź. Idziemy dalej. Zadanie piąte. Podaj nazwę etapów cyklu Kalwina oznaczonych na schemacie literami ABC. Idę do schematu, widzę cykl Kalwina. I widzę, że mamy tutaj ABC, no i A. To będzie właśnie karboksylacja, czyli asymilacja dwutlenku węgla. B to jest redukcja i C to jest regeneracja. Bardzo proste zadanie, a jednocześnie na dwa punkty. Więc mam nadzieję, że wszyscy sobie mieli lub lepiej poradziliście. Zadanie kolejne, zadanie zamknięte. Dokończ zdanie. Literą X na schemacie oznaczono. No, to muszę wrócić do schematu i patrzę, zastanawiam się, gdzie jest x. I widzę, że x będzie nam tutaj tutaj, won, że x to będzie związek, który nie bierze bezpośrednio tutaj udziału w cyklu Kalwina. Więc odpada nam na pewno enzym rubisko. Enzym rubisko bierze udział w cyklu Kalwina. A x jest tak, jakby zaznaczony poza cyklem Kalwina. Więc to nie będzie to. Acetylokoenzym A. Acetylokoenzym A przede wszystkim bierze udział w procesach oddychania komórkowego. Na schemacie również nie mam zaznaczonego oddychania komórkowego, ale widzę, że na schemacie... No i zostanie mi tak naprawdę szczawio-octan. No i ten szczawio -odstan to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Jak to będzie wyglądać? Mamy związek PEP, czyli fosfoenolopirogronian, i do tego fosfoenolopirogronianu przyłączany jest dwutlenek węgla, i w wyniku tego procesu powstanie nam odstan. Warto dodać, że fosfoenolopirogronian jest związkiem trójwęglowym, natomiast powstający odstan będzie związkiem czterowęglowym. No i ten związek czterowęglowy następnie jest przekształcany do jabłczanu i transportowany do komórki pochwy okołowiązkowej. To w ogóle zadanie jest oczywiście z zakresu fotosyntezy C4, więc trzeba było mieć pewne informacje na temat fotosyntezy C3 i C4, aby tutaj na nie odpowiedzieć. No to tak, literą X na schemacie oznaczono szczawioodstan, który jest i my tutaj proponujemy odpowiedź pierwotnym produktem karboksylacji u roślin C4. W przypadku roślin C3 karboksylacja zachodzi tylko raz. Ona zachodzi tylko w trakcie trwania cyklu Kalwina. Natomiast w przypadku roślin typu C4 karboksylacja zachodzi dwukrotnie. Raz karboksylacja zachodzi wtedy, kiedy do fosfoenolopirogronianu przyłączony jest dwutlenek węgla, a drugi raz karboksylacja zachodzi w trakcie właśnie cyklu kalwina. W uroślin typu C4 mamy po prostu pierwotne i wtórne wiązanie dwutlenku węgla, a u roślin typu C3 tylko raz jest tutaj wiązany dwutlenek węgla. Czyli ma być C1. Następnie mamy tutaj zadanie typu prawda-fałsz i widzę, że Zazwyczaj tak były kiedyś pisane matury, że na przykład były dwa razy prawda, jeden fałsz, dwa razy fałsz, raz prawda. Natomiast ten arkusz nam pokazuje, że powinniśmy się troszkę odzwyczaić od tego myślenia i że mogą być zadania, gdzie wszystko, wszystko będzie prawdą, albo wszystko będzie fałszem, albo wszystko będzie na tak, albo wszystko będzie na nie. No i tutaj mamy zadanie, gdzie trzy razy jest fałsz. Zdanie pierwsze: CO2 jest transportowany do komórek pochwy okołowiązkowej w postaci trójwęglowego pirogronianu. To nie jest prawda. To nie, jest on tra... to nie będzie trójwęglowy pirogronian, tylko to będzie Sztawiotstan Tak. Pod tymi postaciami będzie to transportowane. Czyli fałsz. Ze względu na obecność rubisko następuje utlenienie RUBP, co daje początek intensywnemu fotooddychaniu u roślin C4. U roślin C4 nie następuje ten, właśnie w późniejszym zadaniu zobaczymy, że rośliny C4 są przystosowane fizjologicznie tak, aby jak najbardziej zmniejszać ryzyko. Pojawienia się fotooddychania. Więc tutaj nie będzie, to prawidłowa, nie będzie to prawidłowe zdanie, dlatego że u roślin typu C4, co do zasady, intensywne fotooddychanie po prostu nie zachodzi. To po pierwsze. A po drugie, to nie ze względu na obecność rubisko następuje utlenienie RUBP, tylko u roślin typu C3 ze względu na obecność tlenu oraz podwyższonej temperatury. Nawet to jest gdzieś napisane w tekście źródłowym. Ja sobie pozwolę przeczytać. Ym... O, mamy tutaj napisane. Główną funkcją enzymu Rubisco jest przyłączenie dwutlenku węgla do rybulozo-1,5-bisfosforanu w cyklu Kalwina. Jednak w wysokiej temperaturze i przy wysokim stężeniu tlenu Znacznie wzrasta aktywność rubisko, polegająca na przełączeniu tlenu do RUBP, co daje początek fotooddychaniu. Czyli to nie rubisko odpowiada, znaczy on będzie odpowiadał za utlenianie, ale to nie przez obecność rubisko będzie fotooddychanie tutaj zachodzić, tylko przez podwyższoną zawartość tlenu i przez wysoką temperaturę. No i dodatkowo przypominam, że u roślin typu C4 nie zachodzi intensywne fotooddychanie. Co do zasady. Trzecie, redukcja 3-fosfoglicerynianu do aldehydu 3-fosfoglicerynowego zachodzi w komórkach mezofilu. Nie, ta redukcja to jest etap cyklu Kalwina. Cykl Kalwina nie jest przedstawiony na schemacie w komórce mezofilu, tylko w komórce pochwy okołowiązkowej. I idziemy dalej. Dalej, nieco zadanie trudniejsze. Wykaż związek między ograniczeniem procesów fotooddychania u roślin C4 a dwuetapowym mechanizmem wiązania dwutlenku węgla. Przeczytam dwie przykładowe odpowiedzi do podpunktu 1. Dwuetapowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla u roślin typu C4 umożliwia zwiększenie stężenia CO2 w komórkach pochwy okołowiązkowej gdzie znajduje się enzym rubisko enzym ten katalizuje wtedy dużo częściej reakcję karboksylacji RUBP przez co proces fotooddychania jest ograniczany tak czyli jak mamy tutaj dwuetapowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla to wtedy znajduje się go stosunkowo dużo w roślinie i w tych komórkach pochwy okołowiązkowej, przez co rubisko dużo częściej przeprowadza proces karboksylacji, a nie utleniania RUBP. Inna odpowiedź. Dwuetapowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla u roślin typu C4 zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilości CO2 do komórek pochwy okołowiązkowej na tyle wysokiej, że rubisko dużo częściej przyłącza do siebie dwutlenek węgla niż tlen. Działa wtedy jako karboksylaza, a nie oksygenaza, co ogranicza proces fotooddychania. I dalej mamy brakiem fotosystemu drugiego w komórkach pochew okołowiązkowych. I naszą proponowaną odpowiedzią jest. Brak fotosystemu drugiego w komórkach pochew okołowiązkowych skutkuje zachodzeniem tylko fosforelacji fotosyntetycznej cyklicznej. W trakcie jej trwania nie zachodzi fotoliza wody, a tym samym nie powstaje tlen. W przypadku obecności fotosystemu drugiego mogłaby zachodzić fosforelacja fotosyntetyczna niecykliczna, podczas której tlen się wytwarza. Zwiększenie jego zawartości tego tlenu w komórkach pochew okołowiązkowych mogłoby zwiększyć aktywność rubisko jako oksygenazy, prowadząc do nasilenia fotooddychania. Czyli nie ma PS2, nie ma fotolizy wody, nie jest produkowany tlen. Jak nie jest produkowany tlen, no to wtedy rubisko częściej przyłącza tutaj dwutlenek węgla, a nie tlen. Częściej działa jako częściej przeprowadza karboksylację, a nie utlenianie. I druga krótsza odpowiedź. Brak fotosystemu drugiego w komórkach pochew okoowiązkowych, skutkuje zachodzeniem tylko fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej. W trakcie jej trwania nie powstaje tlen, którego podwyższone stężenie zwiększyłoby prawdopodobieństwo działania enzymu Rubisco jako oksygenazy, co prowadziłoby do nasilenia fotooddychania. Pamiętajcie, że na maturze coraz częściej zwraca się uwagę na to, że pewne procesy to nie jest tak, że one są całkowicie zahamowane, tylko jeżeli mamy ograniczenie działania na przykład jakiegoś enzymu, to wtedy wydajność, efektywność danego szlaku nam spada, jest mniejsza. I często uczniowie popełniali, popełniają, niestety też pewnie będą popełniać. Taki błąd, że na przykład wiążą ograniczenie aktywności jakiegoś z enzymu z całkowitym zahamowaniem, z całkowitym zahamowaniem danego szlaku, danego cyklu. Pamiętajcie, jeśli obniża się aktywność na przykład enzymu, albo jakiegoś procesu, to wtedy tutaj jest obniżona, obniżone prawdopodobieństwo zajścia. Albo obniżana efektywność jakiegoś procesu albo szlaku. Dlatego my tutaj w tych odpowiedziach tak, tak pisaliśmy, żeby yy, nie działać zero-jedynkowo: że działa albo nie działa, zachodzi albo nie zachodzi. Nie, nie, nie. Zobaczcie chociażby tą drugą odpowiedź. Brak fotosystemu drugiego w komórkach pochew okołowiązkowych skutkuje zachodzeniem tylko fosferacji fotosyntetycznej cyklicznej. W trakcie jej trwania nie powstaje tlen, którego podwyższone stężenie zwiększałoby prawdopodobieństwo działania enzymu rubisko jako oksygenazy, co prowadziłoby do nasilenia fotooddychania. Jeżeli ktoś napisałby, że jak powstaje ten tlen, to wtedy enzym rubisko działa tylko jako oksygenaza, co Zwiększa fotooddychanie i hamuje całkowicie karboksylację to najprawdopodobniej byłoby to źle, bo to nie działa zero jedynkowo. Dobrze, idziemy dalej. Doświadczenie na podstawie przedstawionych wyników badań sformułuj wniosek na temat wpływu auksyn produkowanych przez młode liście na rozwój strefy odcinającej liści abłoni. Co widzimy, mamy próbę pierwszą, próbę drugą. I tutaj w przypadku próby pierwszej odcięto młody liść, powstała strefa odcinająca, no i później ten yy, ogonek liściowy po prostu odbadł, od pędu. Natomiast w próbie drugiej odcięto młody liść, nałożono na ten ogonek liściowy pastę zawierającą auksynę IAA i po kilku dniach yy, i wynikiem tego eksperymentu jest to, że ten ogonek liściowy nie odpadł. I trzeba teraz dać wniosek. Naszym, naszym, to, co proponujemy. Auksyny produkowane przez młode liście hamują rozwój strefy odcinającej liści jabłoni. Albo auksyny produkowane przez młode liście hamują rozwój strefy odcinającej liści badanej rośliny. Co tam musiało być? Musiała być informacja, jaki to jest gatunek, czyli jabłoń, ewentualnie informacja, że ten wniosek się odwołuje do badanej rośliny, czyli odwołujemy ten wniosek do tego, co badaliśmy, czyli do jabłoni. Jeżeli napiszemy ogólnie, auksyny produkowane przez młode liście hamują rozwój strefy odcinającej liści, to to najprawdopodobniej nie będzie uznane. Dlatego, że musimy się odnieść do gatunku, które badaliśmy. Nie będą też uznawane zbyt ogólne odpowiedzi. Na przykład auksyny produkowane przez młode liście wpływają na rozwój strefy odcinającej. No, jak wpływają? Hamująco, ograniczająco, stymulująco, zwiększają rozwój tej strefy odcinającej. Ma być. Yy, to, że wpływają, to to mogłaby być hipoteza, ale wniosek już musi być bardziej konkretny. O czym też wielokrotnie powtarzaliśmy w trakcie trwania naszego kursu, hipoteza może być ogólna. Wniosek musi być konkretny. Musi być, czy dane, musi być informacja, czy dany proces jest intensyfikowany, ograniczany, czy jest zwiększona efektywność, zmniejszona efektywność, czy zwrasta, czy zmniejsza się zawartość, a nie po prostu. Że się zmienia zawartość, albo że nastąpiła jakaś modyfikacja procesu. Jaka modyfikacja? Tak, czyli wnioski muszą być już bardziej konkretne, hipotezy mogą być bardziej ogólne. Też wiele razy powtarzaliśmy w trakcie trwania naszych zajęć, webinariów, że duża większość doświadczeń jest właśnie na roślinach. W sensie mam na myśli te doświadczenia, które są na maturze, i że warto tutaj znać podstawy fizjologii roślin, aby po prostu odpowiedzieć dobrze na dane zadanie. No, i tutaj pytanie z od, właśnie z, ym, z fizjologii roślin. Przedstaw na czym polega adaptacja w postaci zrzucania liści przed zimą u drzew liściastych klimatu umiarkowanego. W odpowiedzi uwzględni dostępność wody dla tych roślin w okresie zimowym oraz rolę liści w gospodarce wodnej roślin. Nasze proponowane odpowiedzi. Nasza proponowana odpowiedź. Zrzucanie liści przed zimą u drzew liściastych klimatu umiarkowanego ma na celu zahamowanie procesu transpiracji szparkowej. Roślina nie jest w stanie pobierać wody, która jest zamarznięta. Znajduje się więc w stanie suszy fizjologicznej, a adaptacja ograniczająca transpirację szparkową umożliwia jej zachowanie zasobów wody. Zobaczcie. Yy. Specjalnie tutaj pisałem o transpiracji szparkowej. Skoro nie ma liści, a na liściach znajdują się aparaty szparkowe, no to brak tych liści nam ograniczy. Transpiracją szparkową do zera. Pamiętajmy jednak, że jak mamy, jak mamy tutaj korek, to mogą być przedchlinki, które również będą odpowiadać za transpirację, ale akurat transpirację przedchlinkową. Ona będzie zachodzić w bardzo małym stopniu, ale mimo wszystko, jednak będzie zachodzić. Dlatego ja bym nie pisał o całkowitym ograniczeniu transpiracji. Takie tylko napisał, że jest całkowite ograniczenie transpiracji szparkowej. No bo nie ma liści, nie ma aparatów szparkowych, no to transpiracja szparkowa nie zachodzi. Jak nie zachodzi, no to wtedy roślina tak naprawdę zatrzymuje wodę w swoim ciele. A dlaczego musi zatrzymywać wodę? Dlatego, że roślina nie jest w stanie pobrać wody pod postacią lodu. A pamiętajmy, że w okresie zimowym Rośliny, które znajdują się, rośliny przytwierdzone w glebie nie są w stanie pobrać wody, właśnie zamarzniętej. Stąd muszą ją po prostu magazynować. Nie mogą jej tracić. Idziemy dalej. O ile wcześniejsze zadanie było na temat, było na temat fizjologii roślin, to teraz mamy zadanie z fizjologii zwierząt. Wyjaśnij, dlaczego wymiana gazowa w płucach płazów jest mniej efektywna niż w płucach ssaków. W odpowiedzi uwzględnij dwie różnice między wymienionymi gromadami. Jedną w budowie płuc i jedną w mechanizmie ich wentylacji. I teraz tak. W mojej opinii, jeżeli ktoś napisał ogólnie, że u jednych są płuca workowate, a u drugich płuca pęcherzykowate... To ja nie jestem pewny, czy ta osoba otrzyma punkt. Dlaczego? Bo być może trzeba będzie ewidentnie wskazać różnicę w budowie. Czyli, że te płuca pęcherzykowate są zbudowane z pężyków płucnych, a te, które są workowate, mają lekko pofałdowaną powierzchnię. Zresztą przeczytam moją proponowaną odpowiedź, naszą proponowaną odpowiedź. Wymiana gazowa w płucach płazów jest mniej efektywna niż w płucach ssaków, ponieważ workowate płuca płazów mają lekko pofałdowaną powierzchnię, a tym samym mniejszą powierzchnię wymiany gazowej niż pęcherzykowate płuca ssaków, które zbudowane są z ogromnej ilości pęcherzyków płucnych, znacznie zwiększających powierzchnię wymiany gazowej. Dlaczego tak ułożyłem odpowiedź? Było takie zadanie, z turkuciem pod i ma on odnóża grzebne. I bardzo wielu uczniów pisało, no że on jest przystosowany do grzebień, do ym, tworzenia tych tuneli w glebie, bo ma odnóża grzebne. I bardzo często tutaj niestety zerowano takie zadanie, dlatego że Trzeba było napisać, co to znaczy, dlaczego te odnóża grzebne są właśnie przystosowane do grzebania i trzeba było napisać, że na przykład są łopatowatego tego kształtu, żeby tutaj umożliwić, umożliwiać odgarnianie tych grudek gleby. I tym tokiem myślenia, w mojej opinii, jeżeli ktoś napisał, że po prostu u płazów są workowate, a u ssaków pężykowate, to może... Nie otrzymać punktu. W mojej opinii, ale tak jak powiedziałem, nie wiadomo jak będzie wyglądał klucz. Dlatego ja w proponowanej odpowiedzi wskazałem, co to znaczy, że płuca są workowate, czyli mają lekko pofałdowaną powierzchnię, i co to znaczy, że są pełne czyli są zbudowane z dużej ilości małżyków płucnych. Druga część odpowiedzi. Wentylacja upłazów odbywa się dzięki ruchom dna jamy gębowej i gardzieli, tak zwana pompa jamy gębowej. Co zapewnia mniej wydajną wentylację płuc w porównaniu z wentylacją zachodzącą u ssaków za pomocą ruchów klatki piersiowej i przepony. Tak przypominam, że płazy nie mają przepony i nie mają też tutaj klatki piersiowej, dlatego też ta, ten mechanizm wentylacji jest dużo mniej, dużo mniej yy, wydajny. Podobnego typu zadania znalazły się w naszym drugim tomie dotyczący między innymi właśnie zoologii, więc mam nadzieję, że osoby, które gdzieś tam przygotowały się z naszym, przygotowywały się do matury z tą, z tą naszą pomocą, na te pytanie wiedziały, w jaki sposób odpowiedzieć. Określ, jakie znaczenie w pobieraniu wody przez płazy ma gromadzenie mocznika w ich płynach ustrojowych. No i o tym się nie mówi za bardzo na biologii, dużo częściej się mówi o rybach. Które właśnie magazynują mocznik. No i mam nadzieję, że tutaj na zasadzie analogii zdający wiedzieli, co napisać. Nasze proponowane odpowiedzi. Płazy gromadzące mocznik w płynach ustrojowych są hipertoniczne względem środowiska, w którym żyją, co wywołuje stały napływ wody do ich ciała na drodze osmozy. Albo gromadzenie mocznika, w płynach ustrojowych płazów zwiększa ich potencjał osmotyczny. Dzięki czemu woda stale napływa na drodze osmozy do ciała tych zwierząt. Myślę, że tutaj osmoza byłoby słowem klucz w, tej, w, tej, w tym poleceniu, w tej odpowiedzi. Bo to właśnie dzięki temu, że gromadzą mocznik, dzięki temu, że stają się hipertoniczne albo mają zwiększony potencjał wody, potencjał osmotyczny. Ta woda może po prostu napływać do wnętrza ich ciała. Idziemy dalej. Zadanie 8,2. Czekajcie, ja się tylko odnajdę. A się tutaj oczywiście gubię w tych swoich notatkach. 8,1 najpierw, oczywiście, 8,1. No i mamy tutaj tą nieszczęsną amfizbenę. Dokąd zdanie? Amfizbeny należą do gadów oczywiście. Do gadów. Ja wiem, że patrząc na rysunek, ktoś mógł sobie pomyśleć, że to jest pierścienica, bo gdzieś takim ogólnym pokrojem ciała może przypominać dżdżownicę. Może ktoś sobie skojarzył, że to może być stawonuk, mianowicie wije. Jakiś reprezentant wij, wijów, ale pamiętajcie, że wije wyleciały z matury. No ale pamiętajmy też, że węże mają podobny pokrój ciała, więc gady się zgadzają. Pamiętajmy też, że mamy w tekście informację. Amfisbeny mają zazwyczaj długie, cienkie ciało pokryte twardymi, suchymi, rogowymi łuskami i tarczkami wytwarzanymi przez naskórek, który jest okresowo zrzucany w formie wylinki. Tak? Jest to cecha charakterystyczna dla gadów. Albo mamy też tutaj informację, że jest czaszka. Skoro jest czaszka, to znaczy, że jest szkielet wewnętrzny. A jak jest szkielet wewnętrzny, to to nie może być bezkręgowiec. Bo to właśnie kręgowce mają szkielet wewnętrzny. Czy tam ogólnie yy, yy, kręgowce mają szkielet wewnętrzny i niech tak będzie. Czyli gady. O czym świadczy okresowe zrzucanie z rogowo ciałego naskórka w postaci wylinki. Idziemy dalej. 8,2. Czaszki, e, czaszki amfizben przystosowały się do drążenia tuneli w ziemi w wyniku doboru naturalnego. No tutaj mamy podpowiedź, że, znowu tą podpowiedź, że jest czaszka. Pamiętajcie, że jakieś tam owady, pierścienice i inne grupy bezkręgowców, inne typy bezkręgowców nie mają. Czaszek. Jak mają szkielet, to to jest szkielet zewnętrzny. Czaszka to element szkieletu wewnętrznego. Ewentualnie u bezkręgowców może być jakiś szkielet hydrostatyczny, ale to, to na pewno nie jest taki szkielet, jak nam się kojarzy z jakimś kościotrupem. Absolutnie. I dlaczego tutaj ma być ten dobór naturalny? Specjacja to jest powstawanie nowych gatunków. Efekt założyciela no to myślę, że każdy kojarzy ten schemat, że mamy jakiś większy teren i kilka osobników z większej populacji przyniosła się na, na przykład na wyspę, gdzie utworzyła populację założycielską. A dryf genetyczny to są losowe tutaj losowe tutaj zmiany częstotliwości występowania niektórych alleli. Często w wyniku jakichś zdarzeń takich katastroficznych działających w krótkim odcinku czasu. No my tego tutaj nie widzimy. Dobór naturalny te, które miały czaszki przystosowane do drążenia tuneli w ziemi, to mogły się na przykład schować przed drapieżnikami, schować przy jakimiś niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi właśnie w tej glebie. Natomiast te, które miały gorzej przystosowaną czaszkę do drążenia tuneli w ziemi, no to one były bardziej narażone na negatywne czynniki środowiskowe, no przez co częściej przekazywane były te allele genów odpowiedzialnych za lepszą czaszkę przystosowaną do drążenia tuneli a nie tą gorszą. 9.1. Uzupełni tabelę. I tak, mamy substraty aminokwasy, glukoza, produkty ketotwa, ketokwasy, amoniak oraz glikogen, aminokwasy. W momencie, kiedy mamy aminokwasy i zachodzi ich deaminacja, no to powstają ketokwasy i amoniak. Deaminacja, czyli odrywamy tak jakby grupę aminową od aminokwasu, stąd powstanie Tutaj nam amoniak. Natomiast jeżeli chodzi o glukozę, produktem jest glikogen, to nawet z nazwy sobie glukoza, no to glikogeno geneza, bo tworzy się glikogen. Geneza to jest tworzenie czegoś, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o glikolizę, to jeżeli chodzi o glikolizę. To ona była w pierwszym zadaniu. Można było zerknąć i sobie, zobaczyć. Aha, jak jest glikoliza, to powstaje pirogronian, a nie glikogen. Więc, jak ktoś nie wiedział, to mógł sobie gdzieś tam pójść. Czy omówienie będzie dostępne później w formie nagrania? Wydaje mi się, że będzie na Facebooku. Przepraszam, na YouTube. Jestem prawie, że pewien, że będzie na YouTube. Bardzo dziękuję, Marta, za pytanie. Więc będziesz mogła sobie y, przejrzeć jeszcze raz te nasze omówienie. Dobrze, idziemy dalej. Wyjaśni, w jaki sposób żółć wspomaga enzymatyczny rozkład lipidów w przewodzie pokarmowym. Proszę bardzo, słuchajcie, zadanie na temat żółci to jest zadanie, które mo można dać w siódmej klasie szkoły podstawowej. Bo jaki, czy, y, dlaczego? To nie jest trudna informacja. Po prostu żółć emulguje tłuszcze. Co to znaczy emulgacja? To znaczy rozbijanie większych kropel tłuszczu na mniejsze kropelki. A po co? A po to, że wtedy zwiększa się powierzchnię kontaktu tłuszczów z enzymami, które trawią te tłuszcze, czyli z lipazami. A jak jest większa powierzchnia kontaktu tłuszczów z lipazami, to wtedy efektywność trawienia tłuszczów wzrasta. Szybciej się trawi tłuszcze. Wydajnie się trawi tłuszcze, efektywnie się trawi tłuszcze. Co, czego nie można było napisać, że żółć trawi tłuszcze. Żółć to nie enzym, żółć nie trawi, żółć nie przeprowadza reakcją hydrolizy tłuszczów. Żółć emulguje, żółć rozbija na mniejsze kropelki, większe krople tłuszczów. I kiedy są rozbite. To szybciej będą trawione przez lipazy, bo to właśnie lipazy będą odpowiedzialne za proces trawienia tłuszczów, za ich hydrolizę. Przeczytam jeszcze raz. Żółć emulguje tłuszcze w dwunastnicy, czyli rozbija większe krople tłuszczu na mniejsze kropelki. Zwiększa to powierzchnię kontaktu tłuszczów z lipazami, co przekłada się na większą ich efektywność trawienia. Idziemy dalej zadanie dziesiąte od razu przejdę do pytań białko stanowiące główny składnik pierścieni tchawicy człowieka co trzeba było wiedzieć, że te pierścienie to jest tkanka chrzęstna A jak to jest tkanka chrzęstna no to to będzie kolagen tak zerknę czy tutaj jest jakaś informacja tak pierścienie mając obecne w ścianie tchawicy mają kształt podkowiasty. Akurat tej informacji tutaj nie ma, ale to po prostu trzeba było dobrze przyswoić tkanki zwierzęce. No i mamy tam tkanki łączne, tkanki łączno-oporowe, tam jest szkieletowa i chrzęstna tkanka, no i trzeba było się po prostu nauczyć, że w tej tkance chrzęstnej mamy obecne włókna białkowe różnego rodzaju, między innymi kolagenowe. I dalej polisacharyd stanowiący główny składnik zgrubień kutykuli w, tka, w tchawkach owadów. No i jak mamy te tchawki owadów, to mamy tutaj informację taką w tekście: u owadów tlen jest dostarczany przez układ tchawkowy. Tchawki stanowią kanały powietrzne, których ścianę tworzy nabłonek będący przedłużeniem epidermy pokrywającego ciało owada. My wiemy. Że ciało owada chroni właśnie hityna. I skoro mamy przedłużenie tej pokrywy ciała właśnie do tchawek, no to możemy tutaj dojść do wniosku, że też hityna będzie tworzyć nam te tchawki. Czyli kolagen i hityna. Tak według nas należało odpowiedzieć. Kolejne pytanie, bardzo proste. Poziom klasy siódmej szkoły podstawowej. Tchawica człowieka rozpoczyna się bezpośrednio za kartanią, a na dolnym końcu dzieli się na oskrzela główne. Myślę, że proste. Kolejne zadanie oznaczyłem jako trudne. Tak naprawdę ono nie jest trudne, ale mało kto się tego uczy. W celu yy, wzrokowej oceny w czasie rzeczywistości rzeczywistym wyglądu błony śluzowej trawicy wykonuje się broncho, bronchoskopię. Pomimo, że pytanie jest proste i zamknięte, dałem wysoki poziom trudności, bo niestety uczymy się po kolei wszystkich układów człowieka. ale jak są te ostatnie tematy związane z profilaktyką zdrowia i z chorobami, które dotyczą danych układów, to często się je traktuje po macoszemu i gdzieś tam omija. Te zadanie pokazuje nam, że nie powinniśmy tego robić. Dawno nie było takiego zadania typowego na wiedzę, która dotyczy różnego rodzaju badań diagnostycznych. Więc taka rada dla tych, którzy będą się dopiero przygotowywać na maturę, no trzeba też to sobie powtórzyć. Jakie są tutaj badania diagnostyczne, w kierunku czego się wy wykonuje dany typ badań. Co one nam umożliwiają. Idziemy dalej. I tutaj mamy zadanie 11. Oczyszczona hemoglobina ma większe powinnowactwo do tlenu niż hemoglobina w erytrocytach. Generalnie odpowiedź, odpowiedź to jest prawda. No i trzeba, to jest zadanie polegające na interpretacji danych z wykresu. Nie trzeba było nic wiedzieć. Trzeba było zobaczyć, gdzie jest wykres przedstawiający oczyszczoną hemoglobinę? Gdzie jest wykres przedstawiający, gdzie jest ta krzywa przedstawiająca hemoglobinę w erytrocytach? I widzimy, że tutaj ta hemoglobina oczyszczona dużo szybciej się wysyca tlenem niż hemoglobina w erytrocytach. Stąd prawda. Dalej, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu równym 100 mm słupa rtęci oczyszczona hemoglobina wiąże o 8% więcej tlenu niż hemoglobina w erytrocytach. No jak spojrzymy sobie na 100, to owszem jest pewna różnica, ale ta różnica nie wynosi 8%. Ta różnica jest mniejsza. Więc fałsz. Maksymalne możliwe wysycenie cząsteczkowe, cząstkowe hemoglobiny tlenem zależy od związania hemoglobiny, z 2,3 BPG. No i widzę, że oczyszczona hemoglobina nie ma tego związku. Hemoglobina w erytrocytach ma ten związek, ale widzę, że ten maksymalny poziom wysycenia jest taki sam. Co prawda, hemoglobina w erytrocytach później się wysyca, ale y Wysycy, w końcu wysyci się do tego samego poziomu co oczyszczona hemoglobina. Czekajcie, muszę kichnąć. Dobra, jestem, kichnąłem. I zadanie zamknięte. Uzupełni poniższe stanie tak, aby w poprawny sposób przedstawiało wpływ 2 3 BPG. Nawiązanie tlenu przez hemoglobinę. W każdym nawiasie podkreśla właściwe określenie. Wy macie prawo tego nie wiedzieć, ale trzeba. Czekajcie. Dobra. Trzeba było tutaj sięgnąć do yy, materiału źródłowego. No i mamy coś takiego. Nawiązanie tlenu przez hemoglobinę wpływają różne czynniki między innymi stężenie 2-3 w erytrocytach. I teraz tak, mamy też tutaj taką informację: wiązanie 2-3 BPg z hemoglobiną płodową jest znacznie szybsze niż z hemoglobiną dorosłego człowieka. U ciężarnych kobiet stężenie 2-3 PPg w erytrocytach jest o 30% wyższe niż u kobiet niebędących w ciąży. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ta hemoglobina kobiety w ciąży miała niższe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina płodowa rozbijającego się dziecka. Żeby z łatwością ten tlen przechodził przez, yy, od krwi matki, od krwiobiegu matki do krwiobiegu dziecka właśnie przez łożysko. Ja wyraźnie mówiłem na tych ostatnich webinariach, że jeżeli chodzi o ciąże, to przede wszystkim sobie powtarzamy łożysko. Bo jak są pytania o ciąży, to właśnie dotyczą one łożyska. Przeczytam, co trzeba było zaznaczyć. O, jeszcze tutaj. Podwyższone stężenie, 2-3 BPG w erytrocytach ciężarnych kobiet jest przyczyną obniżonego powinnowactwa hemoglobiny matki do tlenu co ułatwia dyfuzję tlenu z części macicznej łożyska do części płodowej łożyska i kolejne zadanie podaj przykład funkcji pełnionej przez hemoglobinę w erytrocytach innej niż transportowanie tlenu każdy powinien wiedzieć że mniej więcej 30% tlenku węgla jest przenoszona przepraszam mniej więcej 20% Dwutlenku węgla jest przenoszona przez hemoglobinę. I jak każą nam podać inną funkcję niż transport tlenu, to najłatwiej było napisać transport dwutlenku węgla. Z innych takich funkcji znalazłem, że transportuje tlenek azotu 2 i że hemoglobina bierze udział w utrzymaniu odpowiedniego pH krwi, tak, czyli równowagi kwasowo-zasadowej. Zrobimy sobie 5 minut przerwy, albo nawet 4 minuty przerwy do 12.00 do 12 20. O 12.20 słuchamy się nadal. Dobrze, jest 20 po, więc kontynuuję. Kontynuujemy sobie. Kolejne zadanie dotyczy układu nerwowego, o którym też wspominałem, że warto go sobie powtórzyć właśnie przed egzaminem maturalnym, ponieważ często pojawiają się zadania i właśnie też mówiłem typowo o przewodnictwie nerwowym. I teraz tak, jakie mamy tutaj zadanie? Prawda fałsz. W procesie porażania mięśni przez toksynę botulinową dochodzi do przemieszczenia jej łańcucha lekkiego do cytozolu neuronu. I to jest, to będzie prawda, I to jest coś, co można było odczytać z rysunku. I zobaczcie, mamy ten drugi rysunek B na egzaminie maturalnym i widzimy, że mamy tutaj przedstawioną toksynę botulinową złożoną z łańcucha lekkiego i z łańcucha ciężkiego. Ta yy, toksyna botulinowa dostaje się tutaj do komórki, do neuronu na drodze endocytozy i następnie ten lekki łańcuch przedostaje się na teren cytozolu. Więc te pierwsze zdanie to jest prawda. Drugie. Po związaniu się z receptorem w szczelinie synaptycznej toksyna botulinowa wnika do neuronu na drodze endocytozy. To też widać na tym rysunku, że mamy przedstawiony receptor toksyny botulinowej, i toksyna botulinowa łączy się z nim i tworzy się nam taki pęcherzek endocytarny. Czyli to będzie prawda. Mamy już prawda, prawda. Trzecie to jest fałsz. Toksyna botulinowa. Po przedostaniu się do szczeliny synaptycznej blokuje receptory acetylocholiny w błonie komórki mięśniowej. Widzimy tutaj, że mamy też te receptory acetylocholiny. One łączą się oczywiście z acetylocholiną i nie widzimy tutaj, aby dochodziło do takiego zjawiska, że ta toksyna botulinowa miałaby się łączyć z tymi receptorami acetylocholiny. Zadanie dosyć proste, wystarczyło dokładnie przypatrzeć się rysunkowi. Następne zadanie. Na podstawie, przedstawionych, na podstawie przedstawionych w tekście informacji, określ najwyższą rzędowość struktury białka toksyny botulinowej. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do jednej cechy budowy tego białka. Wielokrotnie informowałem, i na naszym ostatnim webinarium, i jak mówiliśmy sobie o chemicznych podstawach życia, na czym polega to, że białko ma strukturę czwartorzędową albo trzeciorzędową? Przeczytam najpierw typową odpowiedź. Toksyna botulinowa posiada strukturę czwartorzędową, ponieważ składa się z dwóch podjednostek: łańcucha lekkiego i łańcucha ciężkiego. Pamiętajcie, jak mamy białko o strukturze trzeciorzędowej, może powiem inaczej: jak mamy białko zbudowane z jednej podjednostki, czyli z jednego łańcucha peptydowego, to to jest białko o strukturze czwartorzędowej, przepraszam, trzeciorzędowej. A jak mamy białko, które składa się z dwóch i więcej podjednostek, z dwóch i większej ilości łańcuchów peptydowych, to będzie to białko o strukturze czwartorzędowej. I pamiętajcie, jak są tego typu zadania, też wiele razy o tym mówiłem: to trzeba pisać, ile dokładnie tych łańcuchów jest. Ta informacja zazwyczaj znajduje się w materiale źródłowym. I mamy tutaj taką informację. Yy, zaraz. O. Forma aktywna toksyny składa się z dwóch podjednostek: łańcucha lekkiego oraz łańcucha ciężkiego które są połączone mostkiem disiarczkowym. Najprawdopodobniej nie można było uzasadnić tego zadania, że ponieważ obecne są mostki disiarczkowe, ponieważ obecny jest mostek disiarczkowy, dlatego że mostek disiarczkowy może też stabilizować strukturę trzeciorzędową. Więc sama obecność mostków disiarczkowych nie będzie wpływać na to, czy struktura czy białko będzie o strukturze trzecio- czy czwartorzędowej maksymalnie. Tylko będzie tylko jeżeli, powiem inaczej, będzie świadczyło to o strukturze rzędowej, czyli te mostki disiaczkowe łączą tutaj ze sobą inne łańcuchy. Tak, i tutaj akurat łańcuch lekki i łańcuch ciężki. Kolejne zadanie należało ustalić kolejność. Prawidłowa kolejność od góry do dołu czytam to 1, 4, 2, 3, czyli po kolei. Dotarcie impulsu nerwowego do synapsy nerwowo-mięśniowej i utworzenie kompleksu fuzyjnego przez białka transbłonowe SNARE. 2. Fuzja pęcherzyków synaptycznych z błoną presynaptyczną i utworzenie, uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. 3. Wiązanie acetylocholiny z mięśniowym receptorem błonowym. 4. Depolaryzacja błony komórkowej, komórki mięśniowej i powstanie potencjału czynnościowego. Można było te informacje wyciągnąć ze schematu A oraz ze schematu B. Bardziej ze schematu A. Dobrze, idziemy dalej. PCR, o którym też mówiłem, że trzeba go koniecznie powtórzyć, uzupełni powyższy schemat. Wpisz wyznaczone miejsca oznaczenia dwóch deoksyribonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA, brakujących na schemacie. No Mamy DGTP, DTTP, to brakuje nam DATP oraz DCTP. Co to jest te D? D to znaczy, że to jest deoksyribonukleotyd, a nie po prostu rybonukleotyd. Tak, zamiast rybozy jest deoksyryboza. Kolejne zadanie określ, w jaki sposób przeprowadza się rozdzielenie dwuniciowego DNA podczas pierwszego etapu każdego cyklu PCR. Mówiłem, że trzeba sobie powtórzyć tutaj etapy i w jakich temperaturach one mniej więcej zachodzą, i żeby doszło do tego pierwszego etapu czyli do denaturacji dwuniciowego DNA, czyli rozdzielenia tego dwuniciowego DNA. Należy podwyższyć temperaturę w termocyklerze do około 96 stopni Celsjusza. Najprawdopodobniej wystarczy tylko informacja, że należy podwyższyć temperaturę. Najprawdopodobniej nie trzeba będzie dawać konkretnej wartości, czyli te 96 stopni Celsjusza. Wyjaśnij, dlaczego w cyklu PCR etap syntezy DNA musi być poprzedzony przyłączeniem starterów. Odpowiedzi uwzględni właściwości polimerazy DNA. I tutaj mamy dwie przykładowe odpowiedzi. W cyklu PCR etap syntezy DNA musi być poprzedzony przełączeniem starterów, ponieważ polimeraza DNA przyłącza kolejne nukleotydy do istniejącego fragmentu nici nukleotydowej. Nie ma ona zdolności do rozpoczęcia syntezy nici DNA de novo. Co to znaczy denowo, czyli od zera? Yy, Paula, pytanie. Czy w 13.2 wystarczy napisać przez podwyższenie temperatury? Skoro jest określ. Yy, Paula, skoro jest określ, to faktycznie masz rację. Odpowiedź może być krótka. Tak? Może być krótka. Twoja odpowiedź jest krótka. Twoja odpowiedź wskazuje na to, że temperatura musi być podwyższona, więc ja osobiście gdybym miał tworzyć klucz, to taką odpowiedź bym zaliczał. Dlatego też w 13.2 napisałem poprzez podwyższenie temperatury w termocyklerze, tak? I w nawiasie dałem te do około 96 stopni Celsjusza, dlatego że najprawdopodobniej to nie będzie konieczne podawać. Chyba, że oni będą wymagać podania informacji, że poprzez, poprzez podwyższenie temperatury dochodzi do zrywania wiązań wodorowych, aczkolwiek wtedy by mi bardziej pasowałoby określ i uzasadnij. Tak? Że określ podwyższamy temperaturę. Uzasadni, dlaczego podwyższamy temperaturę, aby rozerwać wiązania wodorowe łączące dwie nici DNA. Więc myślę, że Paulo otrzymasz punkt, ale tak jak powiedziałem, to gdzieś tam jest moje osobiste przeświadczenie i moja opinia. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać ostateczny klucz wydany przez CKE. Proszę bardzo. Druga odpowiedź, taka przykładowa, do zadania 13.3. Cyklu PCR etap syntezy DNA musi być poprzedzony przyłączeniem starterów, ponieważ polimeraza DNA wymaga obecności wolnej grupy 3'OH, do której może zacząć dołączanie kolejnych nukleotydów nowo powstającej nici DNA. Generalnie trzeba się było odnieść do tego, że nić, nie, nić DNA, że polimeraza DNA nie jest w stanie utworzyć nici od nowa, od zera. Polimeraza DNA jest w stanie dodawać nukleotydy już do istniejącego odcinka DNA. Startery to właśnie są krótkie odcinki DNA, które są komplementarne względem tych nici, które my chcemy po prostu zsyntezować. Idziemy dalej tak tutaj mamy nawet napisane, w odpowiedzi uwzględni właściwości polimerazy z DNA. Nie jest ona w stanie stworzyć nici DNA denowo. Ona jest w stanie tylko dołączać nukleotydy do istniejącej już nici. Zadanie czternaste. Zadanie czternaste. Tutaj całe to zadanie praktycznie trzeba było zrobić, korzystając z tablic, które mieliście. I teraz tak. Patrząc na rysunek A, może najpierw przeczytam Podaj sekwencję aminokwasową fragmentu polipeptydu przedstawionego na schemacie A. Sekwencję zapisz od końca aminowego do końca karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami trójliterowymi. I teraz tak, trzeba było wtedy otworzyć na tabelę z aminokwasami i szukać tych podstawników R, które nam się zgadzają. Tak? Ja widzę, że najpierw mam taki podstawnik R, gdzie mamy m.in. siarkę, grupę CH3. No to sprawdzam, szukam jest to metionina. Następnie tryptofan, fenyloalanina i znowu tryptofan. Ewentualnie można było napisać met, TRP, PHE, TRP. Tak, czyli stosować te yy, oznaczenia trójliterowe. Zadanie proste, ale trzeba było wiedzieć, gdzie szukać odpowiedzi. I trzeba było wiedzieć, gdzie są te łańcuchy boczne, żeby móc znaleźć taki aminokwas z odpowiadającym mu łańcuchu bocznym, podstawnikiem tym, podstawnikiem R. Podaj dwie możliwe sekwencje nukleotydowe, mRNA, kodujące fragment polipeptydu, przedstawiony na schemacie A. Sekwencję zapisz od końca 5' do końca 3'. Tutaj też trzeba było oczywiście zajrzeć do ym, tabeli kodu genetycznego, która właśnie znajduje się w tych, w tych, w tych tablicach. No i trzeba było napisać AUG, UGG, UUU oraz UGG. Przy czym fenola alanina najprawdopodobniej jest skodowana przez dwa kodony różne, no i trzeba było je uwzględnić, tak? czyli albo UUU, albo UUC. Dalej podaj sekwencję nukleotydową czwartego kodonu mRNA kodującego tripeptyd przedstawiony na schemacie B. Sekwencję zapisz od końca 5' do końca 3'. I tutaj będzie UGA. Trzeba było znaleźć, bo mamy UGG, tak? UGG. I trzeba było znaleźć taki kodon stop. W którym zmianie uległ tylko ostatni nukleotyd z tej trójki, bo mamy informację w zadaniu. W skutek, na skutek mutacji w trzeciej pozycji czwartego kodonu w genie, czyli trzeba było znaleźć trzecią pozycję czwartego kodonu, czyli to jest UGG, czyli G i te G trzeba było zmienić na A, żeby był kodon stop, bo dalej mamy informację. Dochodzi do przedwczesnego zakończenia translacji i powstanie skrócony peptyd składający się tylko z trzech reszt aminokwasowych. Czyli mamy mutację tą nonsensowną. Czyli mamy kodon, który koduje aminokwas, ale w wyniku mutacji nonsensownej staje się kodonem stop, który nie koduje żadnego aminokwasu, tylko jest sygnałem terminacji translacji. Dlatego trzeba było napisać UGA i tylko taka odpowiedź będzie zaliczana. Kod genetyczny, bardzo proste zadanie 14.4. O, tutaj zapomniałem wyświetlić, ale to już widzicie. Kod genetyczny określa się jako zdegenerowany, co oznacza, że jeden aminokwas może być kodowany przez więcej niż jeden kodon, czyli U, przepraszam, czyli odpowiedź C. I teraz krzyżówka genetyczna. Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie podaj oczekiwany stosunek fenotypowy z szczeniąt czarnych, brązowych i żółtych. W potomstwie opisanej pary psów oraz określ prawdopodobieństwo, że żółte szczenię będzie miało ciemny nos. No to tak, kogo my tutaj kojarzyliśmy? Skrzyżowano żółtą samicę i brązowego samca mających już szczenięta. Czarne, brązowe i żółte. Trzeba było tak naprawdę na wolno dwa razy sobie przeczytać to zadanie i spróbować rozwiązywać je, rozwiązać je w brudnopisie. I teraz tak. Psy rasy Labrador Retriever mogą mieć sierść czarną, brązową lub żółtą. Za barwę sierści psów tej rasy odpowiadają dwa niezależne niezależnie dziedziczone geny, czyli my już wiemy, że to nie są geny ze sobą sprzężone. Skoro są nie są ze sobą sprzężone, tylko dziedziczą się niezależnie, to dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla, zgodnie z drugim prawem Mendla. Co tak naprawdę jest ułatwieniem? Każdy z tych genów ma dwa allele. Allele pierwszego genu warunkują powstanie pigmentu. Allel dominujący duże E warunkuje jego wytworzenie i powstanie ciemnej sierści. Natomiast recesywny allel małe e w układzie homozygotycznym uniemożliwia wytworzenie pigmentu i sierść pozostaje jasna, żółta. Czyli my już wiemy tak, że jak będzie małe e, małe e, to już jest żółta sierść, a jak będzie duże e, małe e oraz duże e, duże e, to będzie sierść ciemna. Allele drugiego genu są odpowiedzialne za kolor ciemnej sierści. Dominujący allel duże b odpowiada za wytworzenie czarnego barwnika, natomiast recesywny allel małe b za barwnik brązowy. Czyli jeżeli mamy pieska, który ma na przykład małe e, małe e, to nieważne co będzie dalej, będzie mieć barwę żółtą. Jak będzie mieć na przykład duże e, duże e, a potem będzie mieć duże b, duże b, no to będzie czarny. Ale jak będzie mieć duże B, małe B, to już będzie brązowy. No i jeszcze potem mamy taką komplikację. Psy o sierści żółtej mogą mieć różny kolor nosa. Może on być ciemny, jeżeli w ich genotypie występuje przynajmniej jeden allel duże B, albo jasny, jeżeli nie mają tego allelu. Czyli piesek, który będzie małe E, małe E, małe, małe B, małe B będzie żółty i będzie mieć jasny nosek. Ale jak to będzie piesek małe e, małe e i na przykład duże b, duże b, albo duże b, małe b, no to wtedy to będzie żółty piesek, ale z czarnym nosem. Ale dobra. Skrzyżowano żółtą samicę i brązowego samca. Więc wiadomo, że tak, żółta samica to będzie małe e, małe e. A brązowy samiec to będzie, yy, skoro w potomstwie są żółte szczenięta, to ten brązowy samiec będzie duże E. Tylko spojrzę. Duże E, małe E i później małe B, małe B. Dlaczego? Jak jest brązowy, to musi mieć przynajmniej jeden allel dominujący w E, ale nie może mieć żadnego allelu dominującego B. Musi być homozygotom recesywną pod względem genu B. I ja to napisałem tutaj. Widzicie, genotyp samicy małe e, małe e, duże b, małe b i genotyp samca duże e, małe e, małe b, małe b. Tylko w takim układzie te pieski, po pierwsze, mają te właściwe dla siebie kolory czyli żółta samica i brązowy samiec. Po drugie, w ich po koleniu pojawią się wszystkie trzy możliwe kolory, czyli czarne, brązowe i żółte. A po trzecie powstanie też nam tutaj szczenię, będą, będą szczenięta, które będą mieć ciemny nos. Krzyżówka jest napisana. Oczekiwany stosunek fenotypowy to jeden czarny, jeden brązowe, dwa żółte. Można było też napisać 25 czarne, 25 brązowe, 50% żółte. I prawdopodobieństwo, że żółte jeszcze nie będzie miało ciemny nos, to 50%. Patrz, bierzemy pod uwagę tylko te osobniki w tej szalonicy Punetta, które mają małe e, małe e. Tak? Mamy dwa takie osobniki, ale tylko jeden z nich będzie mieć ciemny nos. Idziemy dalej. Zadanie szesnaste, i tutaj. Jaka jest zależność między wargatkiem, czyścicielem, a rybą przez niego oczyszczoną? To będzie mutualizm. Tak naprawdę to będzie dokładniej mutualizm fakultatywny, inaczej mutualizm nieobligatoryjny, czyli protokooperacja. Dlatego, że zarówno jeden gatunek, jak i drugi gatunek mają jakieś obopólne korzyści, ale to nie jest taka zależność, która, która jest niezbędna do przeżycia. Bo taka zależność, która jest niezbędna do przeżycia, to byłby mutualizm obligatoryjny, tak, obowiązkowy. A tu jest ten, tu jest ten fakultatywny. Nie może to być komensalizm, dlatego że komensalizm zakłada, komensalizm zakłada, że ten jeden gatunek nie będzie ponosił ani strat, ani nie będzie też mieć żadnych korzyści z takiej interakcji z innym gatunkiem. Czyli mutualizm pasuje, komensalizm, drapieżnictwo i pasożytnictwo już nie pasują. Tu będzie odpowiedź A. Na podstawie przedstawionych informacji określ znaczenie adaptacyjne morfologicznego podobieństwa apsidonta do wargatka czyściciela. Ja tylko przypomnę, że ten wargatek czyściciel to jest fajny, bo czyści. A ten aspidont as, yy, jest podobny do wargatka, ale on atakuje inne ryby i odgryza im kawałek płetwy bądź skóry i ucieka do swojej kryjówki. Więc teraz, tak, jest ryba, ona sobie myśli, a idzie wargatek, tak, za chwilę mi tutaj weźmie, um, weźmie, tutaj usunie pasożyty jakieś bezkręgowe z moich skrzel, z mojej skóry i będzie fajnie, no nie? A tutaj się okazuje, że to nie jest wargatek, czyścicie, tylko jakiś sniki aspidont, i ten sniki aspidont udaje tylko wargatka, gryzie go tą rybę, do której podpływa i ucieka. To jest już drapieżnictwo. Tak? Drapieżnictwo. I jakie to ma znaczenie adaptacyjne? To, że on wygląda jak ten wargatek czyściciel. Nasza odpowiedź proponowana to. Morfologiczne podobieństwo aspidonta do wargatka czyściciela umożliwia aspidontowi uniknąć ataków ze strony drapieżników oraz ułatwia zdobycie pokarmu. Nie jest on traktowany jako potencjalny pokarm lub zagrożenie. Tak, Pamiętaj, bo mamy tutaj w tekście napisane, że jak jest ten wargatek czyściciel, to on podpływa do różnych ryb może nawet podpływać do drapieżników. Te drapieżniki nie atakują wargatka, tylko pozwalają mu na usunięcie pasożytów. Tak? Czyli ten wargatek nawet yy, że tak powiem dobrze współżyje z gatunkami potencjalnie dla niego niebezpiecznymi. Nie atakują go, bo te gatunki wiedzą, że tutaj yy, ta ryba, ten wargatek czyściciel oczyści ich skórę, ich skrzela z pasożytów. Natomiast skoro ten aspidont wygląda jak wargatek, to po pierwsze nie jest atakowany przez drapieżniki, a po drugie inne ryby pozwalają mu do siebie podpłynąć, nie traktując go jako potencjalne zagrożenie. I teraz dalej... Wyjaśni, w jaki sposób w toku ewolucji doszło do utrwalenia się wyglądu aspidonta, przedstawionego na rysunku. W odpowiedzi uwzględni mechanizm działania doboru naturalnego. Morfologiczne podobieństwo aspidonta do wargatka czyściciela pozwoliło aspidontowi na łatwiejsze zdobywanie pokarmu i unikanie ataków ze strony drapieżników, co z kolei przełożyło się na zwiększenie jego szans na przeżycie i wydanie potomstwa, któremu przekazał, alele genów odpowiedzialnych właśnie za taki wygląd. Za taki wygląd, czyli za taki podobny do wargatka czyściciela. Albo nieco bardziej szersza odpowiedź. Dzięki doborowi naturalnemu wygląd przypominający wargatka czyściciela utrwali się w populacji Aspidonta, ponieważ osobniki o takim wyglądzie miały większą szansę na zdobycie pokarmu i unikanie ataków ze strony drapieżników. Osobniki te żyły dłużej, i przekazywały geny swojemu potomstwu. Natomiast takie, które odbiegały wyglądem od wargatka, były częściej atakowane i miały mniejszą szansę na zdobycie pokarmu, przez co miały mniejszą szansę na przeżycie i na wydanie potomstwa. Tutaj na zasadzie takiego kontrastu to zestawiłem. Kolejne zadanie. Murawy kserotermiczne. Bardzo podobne zadanie, też właśnie dotyczące tutaj tych muraw kserotermicznych przedstawiliśmy w tomie czwartym naszych zbiorów zadań, więc mam nadzieję, że osoby, które przerobiły je sobie, nie miały właśnie z tym poleceniem większych problemów. I mamy najpierw prawda fałsz. Tutaj mają być, ma być trzy razy prawda. Murawy kserotermiczne w rezerwacie zbocza Półtowskie są ekosystemami, których utrzymanie wymaga działalności człowieka. Tak. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek nie prowadzi tam selektywny, selektywny, selektywnego wypasu bydła oraz nie prowadzi tam nie kosi tych traw, które się tam pojawiają, to wtedy ta murawa kserotermiczna po prostu zarasta. Tak, mamy te informacje tutaj w tekście źródłowym. Na murawach kserotermicznych w rezerwacie Zbocza Płutowskie po zaprzestaniu użytkowania gospodarczego doszło do zmian składu gatunkowego ekosystemu. Prawda. Co się stało? Pojawiły się tam rośliny, już mówię jakie? krzewiaste i gatunki azotolubne. I trzecie: umiarkowane użytkowanie gospodarcze muraw kserotermicznych w rezerwacie Zbocza Płutowskie jest działaniem umożliwiającym zachowanie typowego składu gatunkowego muraw kserotermicznych. Prawda, jeżeli tam będzie prowadzany wypas bydła, na przykład wypas owiec, albo będą tam okresowo koszone niektóre trawy, to wtedy te murawy po prostu będą zachowane. Wyjaśnij. Dlaczego zaniechanie gospodarczego użytkowania zboczy wpłynęło na negatywnie na roślinność muraw kserotermicznych? I nasze przykładowe odpowiedzi. Już kończymy prawie, że. Zaniechanie gospodarczego użytkowania zboczy wpłynęło negatywnie na roślinność muraw kserotermicznych, ponieważ doprowadziło do wkraczania gatunków roślin, na przykład roślin krzewiastych, które wcześniej były spożywane przez bydło i lub, były, i lub nie były odporne na koszenie. Gatunki te konkurowały o zasoby środowiskowe z gatunkami charakterystycznymi dla muraw kserotermicznych, z czasem wypierając je. Czyli jeżeli człowiek nie prowadzi tam wypasu, jeżeli człowiek nie kosi tych muraw kserotermicznych, to tam pojawiają się gatunki, które konkurują z tymi gatunkami muraw kserotermicznych o zasoby środowiskowe, na przykład o dostęp do światła. No bo te krzywiaste formy będą gdzieś tam wyższe od tych form trawiastych, przez co ten dostęp do światła będą mieć mniejszy, albo też będą mieć bardziej rozwinięte systemy korzeniowe, będą pobierać więcej wody i tak dalej i tak dalej. No w każdym razie chodzi po prostu o to, że pojawiają się nowe gatunki, zachodzi po prostu sukcesja i te gatunki nowe wypierają te starsze. Zaznacz dwa przykłady działań z zakresu ochrony czynnej muraw B i C. Wycinka drzew i krzewów. Kontrolowany wypas zwierząt. To wynika bezpośrednio z tekstu. Mam nadzieję, że sobie poradziliście. I ostatnie zadanie. Tak, tak, tak. Bo mamy tutaj opisany gatunek inwazyjny Wizona, akurat. Czy to jest gatunek obcego pochodzenia? Tak, mamy w tekście. Wizon ma naturalny zasięg występowania ograniczony do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Czyli tak. Gatunek rozprzestrzenia się na obszarach położonych poza naturalnym zasięgiem jego występowania. Patrzymy na. Mapkę, widzimy rok 2023, 2000, 2003 i 2009, i widzimy, że tutaj zwiększył się odsetek obwodów łowieckich, w których obecny był Wizon. Skoro zwiększył się odsetek obwodów łowieckich, w których obecny był Wizon, to znaczy, że ten gatunek rozprzestrzenia się na obszarach położonych poza naturalnymi zasięgiem swojego występowania. Czyli drugie, tak. I trzecie, tak, dlaczego? Gatunek ma negatywny wpływ na rodzimą faunę lub florę. Florę lub faunę. Pamiętajcie, że to nie, do, to nie jest zadanie, że ma negatywny wpływ na faunę i florę. Tylko ogólnie, czy to zdanie charakteryzuje gatunek inwazyjny, jakim jest wizon? Charakteryzuje, ponieważ wizon ma negatywny wpływ na rodziną faunę. Mamy tutaj napisane, że jest drapieżnikiem. I że tutaj um, atakuje ptactwo wodne. Więc ma być tak, tak, tak. Dobrze. Jeżeli chodzi o, o jakieś pytania, można oczywiście je teraz jeszcze zadać. Z miłą chęcią udzielę odpowiedzi na nie. I, te, i pamiętajcie, coś takiego, że ja, to co ja tutaj zaprezentowałem, to co tutaj ja. Reprezentujący wydawnictwo zaprezentowałem, to nie są odpowiedzi, które na 100% są prawidłowe, na 100% będą uznawane. Najprawdopodobniej będą jeszcze uznawane jakieś inne warianty. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć, jakie warianty będą uznawane, a jakie nie. Te materiały po prostu muszą spłynąć, egzaminatorzy muszą je przeanalizować i na podstawie tego, co do nich wpłynie. Oni będą podejmować ostateczną, ostateczne decyzje dotyczące wyglądu klucza, oficjalnego klucza. Mam nadzieję, że on będzie taki, że nikt nie zostanie w żaden sposób pokrzywdzony i że faktycznie tutaj zawsze będzie ta wiedza premiowana. Cieszy mnie fakt, że osoby, które uczestniczyły w naszych kursach, w naszych webinariach, które korzystały z naszych materiałów, Mogą się czuć dobrze przygotowane, o ile faktycznie do nich tak mocno przysiedli, dlatego że to była też taka matura, która sprawdzała bardzo mocno poziom wiedzy. Myślę, że było mniej kombinowania, ale więcej takiej solidnej wiedzy, że trzeba było umieć pamiętać, przytoczyć, przypomnieć sobie i na podstawie tych informacji sformułować odpowiednią wiedzę. Czy ta matura była trudna? Według mnie nie była trudna. Według mnie ona była łatwiejsza niż ta, która była próbną maturą właśnie w tej formule 2023. Mam nadzieję, że jak zobaczyliście próbną maturę, to tak solidnie się wzięliście za pracę i że teraz Wasze wyniki będą tutaj jak najwyższe i że dostaniecie się na swoje upragnione studia. Ale proszę pamiętać sobie jeszcze jedno. Jeżeli nie poszło Wam dobrze. Jeżeli wiecie, że w wielu miejscach popełniliście błąd i że ten wynik nie będzie taki zadowalający, to pamiętajcie, że najważniejsze, że po pierwsze, możecie po prostu ją poprawić. Lepiej czasem jeden rok skupić się na nauce, na powtarzaniu, na uczeniu się żeby potem dostać się na wymarzone studia, a nie robić na takiej zasadzie, że a trudno, nie udało mi się, to pójdę gdziekolwiek. Bo to, jaki kierunek studiów wybierzecie, będzie wpływać na całe wasze życie. A nie chciałbym, żebyście się obu za kilka lat obudzili i powiedzieli sobie, kurczę, mogłem, mogłam jednak poprawić maturę z biologii, czy też z innego przedmiotu i dostać się tam, gdzie sobie zawsze o tym marzyłam. Maturę można poprawić. Można pójść na studia, można sobie zrobić gapier, a w tym czasie przygotowywać się solidnie na poprawkę. Matura nie świadczy o tym, jakim wy jesteście ludźmi. Po prostu czasem pytania Wam podejdą, czasem nie. Czasem się bardziej stresujecie i musicie popracować właśnie nad technikami takimi relaksacyjno-uspokajającymi, a czasem są takie osoby, których stres bardzo motywuje i sobie świetnie. Radzą pod presją taką, ja mam mimo wszystko nadzieję, że zostaniecie sprawiedliwie ocenieni, że żaden z was nie zostanie pokrzywdzony i że każdy, który tutaj solidnie przygotowywał się do tej matury, zostanie nagrodzony. Mam nadzieję, że tak będzie. A jak się nie uda, pamiętajcie, możecie poprawić. Zachęcamy też do korzystania z naszych produktów, z naszych webinariów. Będę je prowadził od przyszłego roku szkolnego. Można się, za, zapoznać, można się zapoznać z naszą ofertą i ze zbiorami. Cieszymy też fakt, że z wielu tutaj przypadkach trafiliśmy z pytaniami i z naszymi takimi prognozami, co może się pojawić. Dziwi mnie jedynie fakt, że nie było żadnego pytania o narządu analogiczne i homologiczne. Takowe się pojawiają. Bardzo Wam dziękuję za udział. Jeżeli nie ma żadnych pytań, yy, można się po prostu wyłączyć. Dziękuję Wam. No i może, być może, za niedługo do usłyszenia.